ponieważ musisz mnie wysłuchać. Oglądamy dzisiaj potężny odcinek. Tak pory tego odcinka jeszcze na tym kanale nie było. Serio, nie przesadzam. To istotne, abyś wiedział, że celem tego filmu nie jest obrażanie ludzi z nadwagą lub otyłością. Chociaż warto zaznaczyć, że jest to choroba i powinno się to leczyć. Nikt jednak nie zasługuje na wyśmiewanie się z powodu ich choroby. Zaznaczam ostatni raz, jako największy grubas w polskim top 10 na YouTubie. Będziecie wy, będę ja się śmiać, ponieważ to, co się dzieje, jest komiczne. Śmiejmy się z dorosłych ludzi, którzy widzieli scenariusz, dostali pieniądze i upokorzyli się tak, że ten odcinek przyjdzie do historii, ale nic poza tym. Nie, no po prostu, słuchajcie, nie wierzę. Co ten koleś tutaj odwala? On mówi, że on się nie nabija z ludzi, którzy są otyli? A co on robi? No okej, powiedział, że dostali scenariusz i wiedzieli, no ale okej, jeżeli ktoś gra, to gra to, co jest w scenariuszu, tak? I to, no ja nie wiem w ogóle, kolego, o czym ty tutaj mówisz. To jest, dla mnie, to jest jawne szydzenie z tych ludzi, którzy zagrali w tym odcinku. To jest jawne szydzenie. Marzena. Głupia babo. Przecież dychnie. I teraz ja się nawet zastanawiam, czy ty mówisz głupia babo do postaci, czy mówisz do kobiety, która to gra. To mnie właśnie zastanawia, bo raczej z twoich reakcji, z tego, jak ty się w ogóle zachowujesz, to ty szydzisz nie z postaci, tylko z osób, które grają. Ja to tak czytam. Czemu on mówi takie urocze rzeczy, a Grześ jakby był cały wściekły? Kochani, jak ja się cieszę, że oglądacie mój filmik! Dzięki wam będę mógł zapłacić rachunki za prąd! Teraz zakrawasz mi tutaj na znawcę sztuki aktorskiej. No, brawo, brawo! Stary, mam rozstrąka stary w duży. Brawo, cudowna gra aktorska, brawo! No i pożegnajmy się z bohaterką, ponieważ Darek był wyrozumiały do pewnego momentu. Ej! Nie bohaterką? Ale bohaterką. Gdzie mój dodatek? Gdzie mój dodatek? Coś ma to! A co to było? Jezu! Nie, no po prostu geniusz. Geniusz. Może ja powiem tak. Ci ludzie odgrywają role, jakie mają w scenariuszu, a ja jestem ciekawa, kto tobie pisze scenariusz. Sam? Czy też odgrywasz się taką jakąś rolę? Czy taki jesteś? Czemu ty się przypięłaś do tego paradokumentu? Jesteś taka irytująca! O co chodzi? Dlaczego ona się co, przypięła do paradokumentu? Bo jest irytująca, ale ona jest irytująca jako postać? Czy jako osoba? To jestem ciekawa, bo jesteś jakiś taki nieokreślony moim zdaniem. Bardzo nieokreślony. Ile pieniędzy trzeba dostać, żeby pozwolić się tak upokorzyć telewizji? To jest wręcz aż przykre, jak włączysz myślenie. No grubego hajsu to może za to nie dostaną, ale zawsze coś. Czekaj, czy ja dobrze zrozumiałam? Mówisz, ile oni dostali za to pieniędzy, tak? Że oni są upokorzeni, ale upokorzeni jako kto? Jako ludzie? Że oni tutaj grają. To są postacie w danym odcinku. Przecież ta kobieta nie gra siebie, ani ten mężczyzna też nie gra siebie, więc co to jest za upokorzenie? Bo ja nie rozumiem. Jeżeli ktoś chce grać, no to gra to, co jest w scenariuszu, tak? Przecież oni sobie nie wymyślili tego scenariusza, więc o co ci chodzi? Są jakieś granice upokarzania się, wiecie? Mam nadzieję, że kobieta się po prostu nie będzie wstydziła tego filmu do końca życia. To wszystko był pomysł reżyserka, który sobie wziął herbatkę wieczorkiem, zapalił sobie lampeczkę i sobie myśli, no i ta baba będzie tu. Mężczyzna nadal kocha żonę i... Że niby co ta baba będzie? Bo tego nie zrozumiałam. Przecież ta kobieta gra postać. Jeszcze raz ci tłumaczę, ona gra postać. Czy ty uważasz, że ona się upokorzyła grając to? Jeżeli ktoś lubi takie rzeczy robić, grać w serialach, w różnych produkcjach, to robi to z przyjemnością. Czy to jest upokorzenie? Stop! Po prostu stop! Czuję się, jakbym był świadkiem morderstwa czyjejś godności, a nie zwykłego, cringe'owego odcinka paradokumentu. Czyli co, chodzi ci o to, że ta kobieta, która to zagrała tą postać, nie ma godności? Upadek godności? Bo nie rozumiem. Nie wiem, co mam po prostu powiedzieć, bo po prostu gość nagrywa jakiś
dziwne swoje komentarze. Jeszcze raz powtarzam, nie upokorzajcie ludzi, którzy grają w paradokumentach, bo ci ludzie odgrywają postacie, a nie grają siebie. Więc tutaj troszeczkę kolega się zagalopował. Zagalopował, no. Takie jest moje zdanie, więc ja komentarza nie wpisuję, tylko nagrywam. Ja grałam przez parę lat w tych produkcjach. No, ładnych kilka lat. Teraz już nie gram. A dlaczego? Dlatego, że jestem czystym przykładem osoby od dokumentu do fabuły. Ja już teraz gram tylko w fabułach. Więc jeżeli nawet mnie zobaczycie gdzieś w jakimś paradokumencie, to są to powtórki. Już od 2-3 lat nie gram w ogóle w paradokumentach. Tylko w powtórkach mnie zobaczycie. Więc naprawdę nie ma z czego szydzić. Nie ma.